Niestety nie mam dobrych wiadomości. Tendencja jest spadkowa. Od kilku lat odnotowujemy taką dość dużą tendencję spadkową, pomimo że w Opolu mamy dość dużo obywateli Ukrainy, którzy podnoszą nam tą statystykę, to mimo wszystko ta tendencja jest spadkowa. Pamiętam czasy, kiedy rejestrowaliśmy 4000 noworodków w Opolu, a od 2021 roku w granicach 2900, w tym roku zarejestrowaliśmy 2473 noworodki, więc to jest zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych. A jeśli chodzi o płeć, jak to wygląda statystycznie? No nieco więcej udało się nam zarejestrować dziewczynek, ale ta różnica była tak niewielka, że tutaj praktycznie pół na pół. No to jeszcze chwilę porozmawiajmy o imionach, bo co roku, przynajmniej ostatnio też mieliśmy pewną tendencję powrotu do klasycznych polskich imion, zwłaszcza jeśli chodzi o dziewczęta. Jak to wyglądało w 2023 roku? Na szczęście, co mi się akurat osobiście podoba, wracamy do tradycji i do takich typowo naszych polskich imion. I zdecydowanie najwięcej zarejestrowaliśmy i dziewczynek o imieniu Hanna, Zofia, Zuzanna i Emilia. Jeżeli chodzi o chłopców, to był to Nikodem, który stanowił prym w tym roku. Franciszek, Leon i Jakub. To takie niezmienne imiona od lat. Taka tendencja mniej więcej jest porównywalna do poprzedniego roku również. A jeśli chodzi o te imiona rzadsze nieco, które też co roku się pojawiają, kogo tym razem zarejestrowano w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu? No, udało nam się zarejestrować, jeżeli chodzi o dziewczynkę, to takie imię, które kojarzę, to Dobrawa. Natomiast jeżeli chodzi o chłopca, to był Platon. Zdarzają nam się też imiona, które brzmią obcojęzycznie, ale to dotyczą głównie obywateli Ukrainy lub też obcokrajowców. Zarejestrowaliśmy również Eufenię, Gaję, jeżeli chodzi o dziewczynki, i Kirę. Natomiast jeżeli chodzi o chłopców, to był Bohun, Ostap, Makar.